Praca arbitrów do lekkich i przyjemnych zadań nie należy, a ciągła presja ze strony trybun, sztabów trenerskich czy wreszcie samych piłkarzy, z którymi trzeba jeszcze dogadywać się w różnych językach, sprawiają, że wymaga to stalowych nerwów i opanowania. Wiele czasu musiało upłynąć, by w świecie piłki do powszechnego użycia weszła analiza wydarzeń boiskowych i podejmowanie decyzji z pomocą kamer i technik komputerowych. Ale mający wiele spraw uprościć i wyeliminować błędy czynnika ludzkiego VAR nie okazał się remedium na każdą kontrowersję. A praktycznie w każdej ligowej kolejce czy rundzie pucharowej mamy sytuację, która powoduje, że na sędziach ciągle wiesza się psy. Dotyczy to zarówno naszego krajowego grajdołu, jak i lig z europejskiego top 5. O ile kiedyś trzeba było ufać refleksowi i sokolemu wzrokowi sędziego, który teoretycznie nadążał za akcją i w ułamku sekundy mógł podejmować decyzję, tak teraz w najważniejszych rozgrywkach można zaufać czujności kamer i szybkiej analizie sędziów VAR. Ale czy przez to głównie arbitrzy nie stracili boiskowego wyczucia i czy nie upadła im czujność, skoro mają tę świadomość, że w każdej chwili mogą usłyszeć w słuchawce, że coś się wydarzyło lub potrzebna jest kolejna analiza boiskowego wydarzenia, które działo się za plecami arbitra? Czy wideoweryfikacja nie rozleniwiła ich do tego stopnia, że są mniej skupieni na tym, co dzieje się na murawie, a częściej nasłuchują komunikatów w słuchawce? I o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym Futbolu bez cenzury, na który z tego miejsca was zapraszam. Przechodzimy do meritum. Przykładów daleko nie trzeba szukać, bo wypaczanie wyników zdarza się na tyle często, że to temat nieustannie gorący i świeży. Wróćmy do ostatniej potyczki w ćwierćfinale Pucharu Polski pomiędzy Wisłą a Widzewem. Sędzia główny spotkania Damian Kos miał w środowy wieczór wiele pracy, bo mecz obfitował w boiskowe emocje i trudne do oceny sytuacje. W 80 minucie arbiter najpierw nie uznał bramki dla gości, ale po obejrzeniu sytuacji na monitorze podyktował rzut karny, zamieniony następnie na bramkę przez Pawłowskiego. Do dogrywki jednak ostatecznie i tak nie doszło po uznaniu bramki w 19 minucie doliczonej do regulaminowego czasu gry, a Damian Kos uznał gola dla Wisły zdobytego przez Rodado, który doprowadził do remisu 1-1. Trafienie Hiszpana było weryfikowane przez kilka minut, najpierw przez sędziów VAR, a następnie przez głównego arbitra na monitorze, ale gol ostatecznie został przez niego uznany. Wątpliwości ekspertów przy bramce Rodado budzi fakt, że będący na pozycji spalonej piłkarz Wisły Łasicki brał udział w akcji poprzez przeszkadzanie obrońcy Widzewa Mateuszowi Żyrze. Zawodnik Wisły za sprawą popchnięcia Żyry mógł też odebrać mu możliwość zagrania lub odbicia piłki lecącej w kierunku bramki. A gdyby sędzia Kos podjął inną decyzję, prawdopodobnie mecz zakończyłby się wynikiem 1-0 dla Widzewa i awansem do półfinału. Po meczu całokształt prasy zespołu sędziowskiego został krytycznie oceniony, oczywiście poza tymi, którzy sprzyjali sukcesowi Wisły. O proteście złożonym przez klub poinformował rzecznik prasowy Widzewa Marcin Tarociński. Widzew Łódź złożył protest do Polskiego Związku Piłki Nożnej w związku z przebiegiem meczu 1/4 finału Pucharu Polski. Podstawą była błędna decyzja sędziego, który wypaczył wynik spotkania. Klub wnosi o powtórzenie meczu w celu wyłonienia zwycięzcy w sportowej rywalizacji, napisał na platformie X. W ocenie byłego sędziego asystenta Rafała Rostkowskiego, który biegał po polskich boiskach już od 1988 roku, a w swojej karierze miał okazję sędziować z najlepszymi polskimi arbitrami głównymi, ta jedna decyzja była błędna. Oczywiście wszystko łatwiej oceniać z pozycji kanapowego eksperta niż w sytuacji meczowej, i to jeszcze w samej końcówce wydłużonego meczu, niemniej jednak Rostkowski jest w swej opinii jednoznaczny, uważając, że Łasicki był na spalonym i wziął czynny udział w grze, przeszkadzając Żyrze w interwencji, choć to popchnięcie było raczej na granicy nieczystej gry. Kibice łódzkiego zespołu mogli jednak wpaść w jeszcze większą frustrację zaledwie parę dni później, gdy podczas ligowej batalii ze Śląskiem doszło do kolejnego zdarzenia z VAR-em w tle i kolejnych decyzji na niekorzyść Widzewa, które też odbiły się szerokim echem. Tym razem za skórę zaszedł im sędzia Daniel Stefański. Najpierw podyktował rzut karny za interwencję Gikiewicza, wyskakującego do piąskowania piłki w pole karne i uderzającego bez intencji w faulu zawodnika Śląska, a następnie uznał bramkę i tutaj z minimalnego bądź braku spalonego. Stefański był obecny w wozie VAR podczas pucharowego meczu z Wisłą, a jako sędzia główny kolejnego spotkania Widzewa znów podjął niekorzystne dla nich decyzje, co spowodowało wybuch wściekłości zarówno kibiców, jak też samych piłkarzy. Hej PZPN, znowu VAR zajebał, oglądam powtórkę waszej linii spalonego i rzutu karnego i wygląda, że w 3 dni okradziono nas Pucharu Polski i punktu we Wrocławiu, na cholerę cały ten VAR, napisał na Twitterze Bartek Pawłowski. Po czym szybko przeprosił za to, w jaki sposób dał upust swoim emocjom. Tym razem w obronie Stefańskiego stanął m.in. Tomasz Mikulski, przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN oraz
teraz Paweł Gil, który jest instruktorem VAR w UEFA i koordynatorem do spraw szkolenia sędziów VAR w Polskim Związku Piłki Nożnej. Oświadczenie wydane przez Polski Związek oddala roszczenia kibiców, wyjaśniając zaistniałą sytuację i rysowanie linii spalonego oraz decyzję arbitra. Linia obrońcy idzie od stopy zawodnika widzewa, natomiast linia napastnika idzie od kolana tego napastnika. Zatem decyzja podjęta przez VAR podczas meczu Śląsk-Wrocław-Widzew-Łódź była prawidłowa. Czyli tak naprawdę wszystko rozejdzie się po kościach, kapitan Widzewa zdążył wystosować przeprosiny, kibice mogą sobie pluć jadem, ale gdyby w końcowej tabeli sezonu zabrakło im punktu czy dwóch do utrzymania, wówczas z pewnością ta kontrowersja znów zostanie wyciągnięta na światło dzienne. Sędziowie na wiosnę jeszcze się nie obudzili, bo ich zaspane po zimowym śnie oczy nie potrafiły dostrzec oczywistych błędów już od pierwszej kolejki rundy rewanżowej, a nazwiska Stefańskiego i Kosa pojawiają się nadal często w budzących wątpliwości okolicznościach. Podczas spotkania Lech Zagłębie ekipa gospodarzy powinna otrzymać rzut karny, i to ewidentny. Po strzale Kwekwe Skiriego piłkę zatrzymał ręką Tomasz Makowski, zwiększając obwód ciała. Stefański mógł całej akcji nie widzieć, ale Bartosz Frankowski i Damian Kos w wozie VAR wcale nie pomogli mu w podjęciu słusznej decyzji. Z kolei w ostatniej kolejce Ekstraklasy Korona zdobyła bramkę w Lubinie w meczu wyjazdowym, która nie została uznana, pozycja spalona jako powód. Jak się okazało, spalonego wcale nie było i koroniarze mogą mieć spore pretensje do arbitra tych zawodów, że stracili cenne punkty, które ostatecznie mogą przechylić o tym, że, wypluć te słowa z punktu widzenia kibiców Korony, pożegnają się z Ekstraklasą. Kontrowersje w naszej lidze są pięknie tłumaczone przez Polski Związek Piłki Nożnej lub ekspertów z Kolegium Sędziów, a jak wygląda to w ligach europejskich? Świeżutka sprawa, czyli skandal ze spotkania Valencia-Real Madryt, mogący mieć realny wpływ na batalię o mistrzowski tytuł. Sędzia Jesus Gil Manzano zakończył mecz dosłownie w trakcie ostatniej akcji, po której padł zwycięski dla królewskich gol. Kuriozalna sytuacja, najpierw puścił akcję Brahima Diaza, a gdy ten po krótkim dryblingu wrzucił piłkę w szesnastkę, arbiter postanowił gwizdnąć po raz ostatni w meczu. Gol Bellingama nie został uznany, a wściekły piłkarz otrzymał jeszcze czerwoną kartkę. Bez ducha gry, bez szacunku do kibiców, jak i samych piłkarzy i kompletnie bez wyobraźni. Spontaniczna decyzja, której w myśl przepisów cofnąć nie idzie, gdyż arbiter użył gwizdka w nieodpowiedniej chwili, więc gola nie można uznać, bo formalnie padł w momencie przerwania spotkania. Gil Manzano dał się poznać jako arogancki i kontrowersyjny sędzia, pozwalając wiele razy na zbyt wiele piłkarzom, grającym brutalnie oraz bez poszanowania dla nóg przeciwników. Arbiter klasy UEFA Elite pokazał się też z gorszej strony, gdy nie podyktował karnego w meczu decydującym o awansie do Euro 2024 i faulu Cristante na Mudryku w samej końcówce meczu. A mimo tego Hiszpan jest nominowany do sędziego na głównym turnieju. Bezprecedensowa decyzja zapadła niedawno w Belgii, gdzie tamtejsza komisja dyscyplinarna uznała, że sędziowie meczu Anderlecht-Genk z 23 grudnia 2023 naruszyli przepisy, co pozbawiło gola zespół gości. Arbiter po interwencji VAR uznał, że podczas karnego i dobitki strzelający wbiegł za wcześnie w pole karne przed zagraniem i anulował bramkę. Jednak w szesnastkę równocześnie wbiegło dwóch graczy z ekipy gospodarzy, więc zgodnie z przepisami rzut karny powinien po prostu zostać powtórzony. Błędna interpretacja spowodowała nieprawidłową decyzję, a Henk odwołało się do komisji dyscyplinarnej, która potwierdziła złe zastosowanie przepisów i uznała, że mecz powinien być powtórzony. Dla niektórych jednak to jak otwarcie puszki Pandory. Czy do tego wyjątku będą odwoływać się inne zespoły z europejskich lig, jeśli tylko uznają się za skrzywdzone i możemy spodziewać się wysypu roszczeń o powtórzenie spotkania? Błędy arbitrów La Liga są zresztą na porządku dziennym w każdej kolejce, co w sumie potwierdza tezę, że VAR i jego dobrodziejstwo jest pojęciem względnym. Czasem bywa to buta i arogancja sędziego głównego przekonującego o swojej niewinności, a czasem brak decyzyjności i rozsądku ze strony sędziów VAR, którzy są dziwnie oszczędni w zwracaniu uwagi na to, co dzieje się poza zasięgiem wzroku biegającego z gwizdkiem po murawie człowieka, który po prostu nie ma oczu dookoła głowy. Problem zapewne tkwi również w mentalnym podejściu Hiszpanów do VAR-u oraz w tym, jak do jego używania podchodzą tamtejsze sędziowskie władze, nakazujące jak najrzadsze używanie wideoweryfikacji i tylko w razie ewidentnej konieczności. Do arbitrów sędziujących w La Liga chyba dociera, że ich przełożeni chcą, by interwencja
konkurencji VAR-u było możliwie mało, co wcale nie idzie w parze z oczekiwaniami kibiców oraz samych klubów. A spodziewano się znaczącej poprawy poziomu sędziowania, a tymczasem te specyficzne regulacje i zasady wymuszane przez hiszpańską mutację VAR-u powodują, że liczba błędów i wypaczeń wcale nie spadła. Kibice mają pożywkę, jeśli decyzja jest korzystna dla ich zespołu, ale w następnej kolejce może być dokładnie odwrotnie i wówczas pretensje będą kierować wobec arbitra, który i tak uzna, że sędziował świetnie, a jego przełożeni przyklepią tę pozytywną ocenę. Obrywa się piłkarzom, obrywa się trenerom czy działaczom, którzy nie mogą opanować emocji i zrozumieć, jak w dobie współczesnej technologii są nadal możliwe takie sędziowskie babole. Emocjonalne wpisy na portalach społecznościowych bywają usuwane bądź modyfikowane, bo po co o tym mówić, to niedobra jest. Sędziowie to pamiętliwi ludzie i przy następnej okazji mogą inaczej podchodzić do danego zespołu czy konkretnego zawodnika, który ich znieważył bądź podważył kompetencje sędziowskie. System VAR podważa autorytet sędziów, których decyzje są oceniane przez miliony par oczu przed ekranami. A sama analiza wideo jest w stanie wychwycić centymetrowy spalone lub pokazać przewinienie z punktu widzenia kilkunastu stadionowych kamer. Więc czemu nadal zdarzają się błędy sędziowskie? Rafał Rostkowski wyjaśnił kiedyś, że władze sędziowskie były przez lata niechętne wszelkim zmianom, które będą ograniczać władzę i autorytet sędziów na boisku, zaś kompetencje VAR powinny być ograniczone do najbardziej kontrowersyjnych zdarzeń. Tymczasem można odnieść wrażenie, że jest to doskonała forma alibi dla głównego sędziego spotkania, który w sytuacji stykowej od razu nasłuchuje sugestii od VAR-u, co wpływa z kolei na podejmowanie autonomicznej decyzji. Wytrzymywanie takiej presji związanej z anulowaniem bramki, wskazaniem na wapno albo przyznaniem racji drużynie gości może być próbą sił, której nie każdy arbiter psychicznie podoła. W swoim założeniu VAR ma być stosowany jedynie w sytuacjach, gdy arbiter główny popełni karygodny błąd albo przeoczy ważne zdarzenie na boisku, zastrzeżeniem jednak, że mają być to sytuacje dotyczące bramki lub potencjalnej bramki, rzutu karnego czy też bezpośredniej czerwonej kartki. Zarząd Kolegium Sędziów, w którego interesie leży obrona decyzji sędziowskich, woli stwierdzić, że nie był to rażący błąd sędziego, zamiast przyznawać się, tak, był to błąd sędziego. A jest to relatywizm i subiektywizm, który zamiast obiektywizmu i konsekwencji staje się problemem współczesnego sędziowania, poddawanego momentalnej ocenie przez kibiców, media, komentatorów i byłych arbitrów, mających do dyspozycji coś więcej niż stop klatka w słabej rozdzielczości i pod niewłaściwym kątem. Niektóre sytuacje są widoczne czarno na białym, ale niestety ich ocena nadal pozostawia bardzo duże pole do interpretacji. Zaś nadmierne zaufanie sędziów do komunikatów słyszanych w słuchawce sprawia, że czują się coraz mniej pewni na boisku. A jakie wy macie zdanie w tym temacie, zachęcam oczywiście do kulturalnej, co jest słowem klucz przy tym temacie, dyskusji w komentarzach, nowe osoby do subskrypcji kanału, zbliżamy się do 150 tysięcy, z tego miejsca serdeczne dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia.